Cześć, jestem Klaudia Taka No i już witam Was w lekcji, która będzie dotyczyć izotopów. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i po lewej zapisałam Wam izotopy wodoru, a po prawej izotopy węgla. Zanim zaczniemy temat izotopów, serdecznie Was zapraszam do innej mojej lekcji na temat liczby atomowej i liczby masowej, którą macie w karcie powyżej. Warto ją uzupełnić, jeżeli dalej macie z tym. Kłopot. A jeżeli nie, no to lecimy. I zwróćcie uwagę, że tu mamy 1, 1, 2, 1. Tu jest to samo, czyli nasza liczba atomowa jest taka sama, ale inną mamy liczbę masową. Tutaj jest dokładnie to samo. Liczba atomowa jest taka sama, liczba masowa jest inna. A co za tym idzie? że izotopy różnią się między sobą liczbą neutronów. Nie protonów, nie elektronów, neutronów. I teraz po szybkim przykładzie. Wypiszmy sobie. Tu mamy protonów 1, elektronów 1. I uwaga, jak odejmiemy 1, odjąć 1, to wychodzi nam 0. Tu natomiast neutronów mamy 2 minus 1. 1, tak, bo znów protonów i elektronów jest tyle samo. A tu 3, odjąć 1, 2. Tu mamy 0 neutronów, 1 i 2. To jeszcze izotopy węgla, Wypiszmy sobie protonów 6, elektronów 6 dla każdego, natomiast neutronów w pierwszy mamy 12 odjąć 6, 6, neutronów 13 odjąć 6, 7 i neutrony 14 minus 6 do 8, 6, 7, 8. Znów nam się tutaj zmienia liczba neutronów. Ok, to za nami, ale musimy tutaj jeszcze zauważyć, że izotopy bazują na tym samym pierwiastku, tak? Tu mamy H, tu H, tu H, wszędzie są wodory. Mamy izotopy wodoru, jedna grupa. Izotopy węgla, druga grupa. A co jeśli mamy taki zapis? E i mamy A1, Z1 i drugi E, A2, Z2. Kiedy to ustalić? Jeżeli. I teraz patrzymy sobie na liczby atomowe w izotopach, tak? Jeżeli Z1 nie jest równe Z2, to mamy do czynienia z różnymi pierwiastkami chemicznymi, tak? bo będziemy mieć tutaj inną liczbę protonów. A przypominam, że liczba protonów jest jak numer PESEL pierwiastka. Tak? Każdy ma swój. Tak jak i rację, każdy ma swoją. Taki pierwiastek ma swoją liczbę atomową, czyli liczbę Z. Jak jest różna, to mamy na bank do czynienia z różnymi pierwiastkami chemicznymi. Jeżeli jest taka sama, czyli mamy taką samą liczbę protonów, to jest to ten sam pierwiastek chemiczny. Jeszcze nie wiemy, czy izotop, ale wiemy, że jest ten sam. Natomiast, gdy mamy dwie pary, oczywiście nie mówimy już o różnych pierwiastkach chemicznych, bo to się wyklucza. I mamy. Taką samą parę, tak? Czyli taką samą liczbę protonów oraz taką samą liczbę masową, czyli taką samą mm, sumę protonów i neutronów, to atom tego samego pierwiastka, no bo to będzie jedno i drugie dokładnie takie samo, skoro to jest równe, prawda? Ale jeżeli będziemy mieć Z1, z2 wiadomo, żeby był to ten sam pierwiastek chemiczny, żeby była ta sama liczba protonów, ale A1 nie jest równe A2. Tak jak w przypadku protu, deutera, trytu i tych izotopów węgla, to wiemy, że tu mamy atomy różnych izotopów tego samego pierwiastka chemicznego. Tak? Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Przejdźmy zatem do jakichś zadań. Wybierz izotopy tego samego pierwiastka i określ, jaki to pierwiastek chemiczny. Podaj jego symbol chemiczny. I już wiemy, że aby to był izotop tego samego pierwiastka, to musimy mieć taką samą liczbę atomową. Czyli to, to i to. Te nas nie interesują. Tak samo nie interesuje nas góra. Interesuje nas liczba protonów, bo na podstawie liczby protonów oceniamy, co to jest za pierwiastek chemiczny. Przypominam, że w naszych podręcznikach to jest liczba a, to jest liczba z. U nas w podręcznikach liczba z leży tu, a liczba a leży tutaj. Przy czym ta liczba a będzie różna. To widać, tak? To są izotopy. Tej liczby a nie jesteśmy w stanie sami odczytać z układu okresowego pierwiastków chemicznych. Musi nam to być podane, o jaki izotop danego pierwiastka chodzi. I na podstawie liczby z określamy, jaki to będzie pierwiastek. No i szukamy i widzimy, że to CA. Czyli podajemy symbol chemiczny, ma w tym miejscu liczbę atomową równą 20, dlatego jest to pierwiastek chemiczny wapń. Kolejne zadanie. Pogrupuj podane izotopy według takiej samej liczby neutronów. Ok, widzę, że są literówki, ale to nic. Co jest najważniejsze? Że mamy pogrupować izotopy, te izotopy a nie izotopy tego samego pierwiastka chemicznego, bo to różnica. No to zaczynamy od wyliczenia neutronów. W tym mamy 10 odjąć 5. 5. W tym 6. W tym 5. W tym 6. W tym 7 i w tym. 7. To są oczywiście ten i ten izotopy tego samego pierwiastka chemicznego. I tutaj też to są dwa izotopy węgla, ale my mamy pogrupować podane izotopy według takiej samej liczby neutronów, a taką samą liczbą neutronów ma ten i ten. szóstka, ten i ten. Natomiast te mają po siedem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Więcej zadań dotyczących izotopów znajdziecie i w opisie pod filmem, jak im przypiętym przeze mnie komentarzu. Dziękuję Wam serdecznie i no i już.